zaczynamy, lato w pełni, chłodzimy się i taki piękny tutaj obrazek, takie zdjęcie nas wita, aż chciałoby się tam być. Tutaj mamy tylko fragment tajgi syberyjskiej z rejonów świata, jednych z najczystszych, i właśnie tam drzemią ukryte skarby i sekrety, o których dzisiaj troszkę opowiem. Natomiast postanowiłam, że z powodu upałów tych letnich takich może skrócę nieco to spotkanie dzisiejsze, no chyba że z waszej strony pojawią się pytania, na które oczywiście chętnie wam odpowiem, albo przynajmniej zapiszę sobie pytanie i dowiem się, aby wam indywidualnie odpowiedzieć. Moi drodzy, temat dzisiejszego spotkania urodził się, ponieważ w naszej ofercie znowu pojawią się dwa kolejne nowe produkty, na które czekamy. Ostatnio na naszym przedostatnim spotkaniu wspominałam o co wzbogaci się nasza oferta w ciągu najbliższych miesięcy. Myślę, że do końca wakacji wszystkie te wymienione cuda już będą z nami, a już mam taką informację, że zamówiona przeze mnie wczorajsza dostawa tych nowych produktów, myślę, że z początkiem przyszłego tygodnia dojedzie do nas i będziemy mogli radośnie ogłosić obecność tych produktów. I akurat o tych produktach, o których opowiem, są one z linii Dr. Tajga, czyli wzbogacają tą coraz bardziej atrakcyjną serię. I jak wiecie, coraz więcej produktów ma nie tylko działanie takie upiększające, ale przede wszystkim są skierowane do tego, aby posłużyć profilaktycznie na nasze zdrowie, aby wzmocnić nasz organizm, podwyższyć odporność, i te produkty również, o których dzisiaj powiem, właśnie takie są. I co mogę powiedzieć jeszcze o tajdze syberyjskiej? Kto był na Syberii, ten troszeczkę tego klimatu poczuł i wie, o czym mówię. Tam mamy tysiące kilometrów ciągnących się lasów, głównie iglastych, ale nie tylko. Czyste rzeki, jeziora, które zasilają te wspaniałe rośliny. Tajga syberyjska, jak wiecie, słynie z bardzo surowych warunków, bardzo różnych temperatur, które potrafią wahać się nawet w stosunku 100 stopni, tak? To są takie wahania, więc niewiele roślin może wytrzymać tego typu warunki, a uwierzcie mi, te, które je wytrzymują i które rozrastają się, porastają te rejony, mają nieprawdopodobne właściwości. I stąd bardzo zachęcam do tego, abyśmy promowali serię Dr. Tajga i zwracali na to uwagę, ponieważ na Syberii znajduje się ponad 2000 różnych gatunków roślin, w tym większość tych roślin ma właściwości lecznicze. I tak, takie oczywiście są również zawarte w składnikach produktów, o których dzisiaj powiem. I przypomnę jeszcze, jakie do tej pory są i do tej pory z nich już korzystamy, ale być może są z nami dzisiaj osoby, które zaczynają drogę w Tiandę i chętnie o nich również posłuchają. Pierwszy produkt, od którego zacznę, to oczywiście nasza czarna pasta serii Dr. Tajga, na którą bardzo długo czekaliśmy, o którą wszyscy pytaliśmy się, kiedy będzie, kiedy wróci do nas, kiedy zniknęła na dłuższy czas z oferty, zachlała nas taka fala pytań i smutku, dlaczego, przecież to był tak doskonały produkt. No nie może tak być, że takie doskonałe produkty znikają bezpowrotnie, wraca do nas w jeszcze ładniejszej odsłonie, w pięknej takiej czarnej szacie graficznej,
która no, podwyższa standard i pokazuje już taki bardzo nowatorski, nowoczesny design i oczywiście sugeruje kolor tego produktu, a jest to oczywiście czarna pasta. Dlaczego czarna? No, ze względu na obecność węgla drzewnego i to tutaj się nie zmieniło. Bardzo dobry, bardzo wybitny surowiec, jeżeli chodzi o zachowanie białego uśmiechu. Czarna pasta, białe zęby, tak? Taki slogan towarzyszył temu produktowi w poprzedniej odsłonie i rzeczywiście tak jest. Tutaj nie ma oczywiście mowy o jakichkolwiek odbarwieniach. Już wiele tysięcy lat temu odkryto, że to właśnie węgiel drzewny pocierany nie tylko powoduje rozjaśnienie, wybielenie naszego szkliwa, ale nie powoduje również uszkodzeń. Bardzo delikatnie oczyszcza nasze zęby z tej warstwy takiej, tej takiej płytki bakteryjnej, tego osadu, który oczywiście towarzyszy no, każdemu z nas. I pasta, tutaj wspomniałam o węglu drzewnym, ale dzisiejszym tematem są składniki stricte syberyjskie, pochodzące z tajgi i tutaj bardzo takim istotnym, zasługującym na uwagę jest ekstrakt wyciąg z bergeni, który stosowany jako wyciąg jest takim środkiem od wielu wieków stosowanym w medycynie ludowej w celu zatrzymania i pozbycia się też niedopuszczenia do wszelkiego rodzaju infekcji grzybiczych, jak również polecajcie tą pastę osobom, które mają paradontozę. My wiemy, że my mamy pastę, która jest stricte na tą przypadłość, na paradontozę, czyli mamy pastę Prodental, ale tutaj śmiało ze względu na ekstrakt z bergeni możemy również tę pastę polecić. Również ekstrakt ten powodował zmniejszenie dyskomfortu czy bólu gardła, tak jako płukanka. Natomiast tutaj w paście bardzo dobrze oddziałuje na nasze dziąsła, na to, aby odświeżyć oddech, ale również powodować szybsze wygojenie, zmniejszenie krwawienia, wyeliminowanie krwawienia dziąseł. Także taki środek prosto z Syberii, taki ekstrakt, który znajduje się w tej paście, a jak również olejek z jodły syberyjskiej, tutaj kolejny taki cenny składnik, który już w czasach jodła syberyjska, już w czasach starożytnych była znana ze swoich właściwości szybszego gojenia się ran. I oczywiście stosowana również działała przeciwbólowo i łagodząco w przypadku wszelkiego rodzaju skaleczeniach, otarciach, czy przy na przykład wymianie protezki, tak? Jeżeli ktoś jest po zabiegu, szybciej powoduje szybsze i łagodniejsze przejście i dojście do siebie, oczywiście złagodzenie dyskomfortu spowodowanego bólem oraz skaleczeniami. Także tutaj kolejny ekstrakt z tajgi syberyjskiej, no i olejek z drzewa cedrowego. Nazywany jest takim panaceum na wszystkie choroby, tak? Tak w tamtejszych rejonach mówi się o nim i olejek, za którego pomocą na nogi stawali najbardziej chorzy i nierokujący pacjenci. Jest to olejek tłoczony na zimno. Nie ma, taką ciekawostkę mogę powiedzieć, nie ma ani naturalnego, ani sztucznego zamiennika
tego produktu, więc mamy tutaj coś, produkt bardzo, składnik bardzo indywidualny, zawiera bardzo dużą ilość witamin oraz składników i substancji mineralnych i oczywiście ma bardzo cenne, takie można powiedzieć, ten olejek. Nie mówimy o całym produkcie, my nie możemy mówić, że produkt jest leczniczy, tak? Mówimy, że działa profilaktycznie, ale sam olejek ma właściwości lecznicze, od lat stosowany. No i oczywiście kolejna zasługująca na uwagę cenność tego produktu to obecność srebra koloidalnego. My wiemy, gdzie, w których produktach, a może tak trochę mi przypomnicie, w jakich jeszcze produktach u nas w Tiandę możemy odnaleźć srebro koloidalne. Jestem pewna, że osoby, które są z nami od niedawna, chętnie posłuchają i tak wpłynie do higieny intymnej, tak, jak najbardziej. Seria dla mężczyzn, żel, szampon, tak, żel dla mężczyzn, a taki produkt dwukolorowy, niebiesko-granatowo-zielony, może kule, tak, kule turmalinowe, czyli i srebro w produkcie do prania, pod paskach. Zobaczcie, srebro, które ma niesamowite działanie przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe, przeciwgrzybicze, przeciwpasożytnicze. Działania tych cząsteczek srebra wykazują bardzo silne działania antybakteryjne. W przypadku pasty do zębów oczywiście zapobiegają powstawaniu, rozmnażaniu się próchnicy, ale również likwidują krwawienie z dziąseł, blokują stany zapalne i wszelkiego rodzaju problemy związane z tkankami przyzębia. A więc popatrzcie, ile cenności, węgiel drzewny, srebro koloidalne oraz składniki z terenów endemicznych, takich czystych, ekologicznie, rośliny, których nie znajdziemy nigdzie, tylko na Syberii, a więc takich wyjątkowych rejonach świata. No i oczywiście tutaj nie przez przypadek w kolekcji na stronie katalogu, bo na razie jeszcze nie mam prezentacji tego produktu, ale dysponujemy katalogiem. Przypomnę, że ta strona tutaj na tym slajdzie to jest strona 92. No i pasta w połączeniu z czarną szczoteczką, z włókien tutaj również z węglem bambusowym, o miękkim włosiu, fantastycznie oczyszczającym właśnie to, że ta szczoteczka ma te łagodne włókna bambusowe, powoduje, że bardzo dobrze oczyszcza przestrzeń międzyzębową, oczyszcza zęby, a jednocześnie poleruje je i nie podrażnia już poranionych dziąseł. Ta pasta, Dorotko, nie zawiera fluoru. Oczywiście tu nie może tak być, już wszystkie te dyskusyjne składniki, które dziś pojawiają się w ofertach różnych firm, tak? One oczywiście tutaj nie mogą mieć miejsca, więc bądźmy spokojni, ta pasta nie zawiera fluoru. No i mówię, szczoteczka. Dodatkowo, no, skoro pastę polecimy osobom, nie tylko tym, które marzą o pięknym, białym, lśniącym uśmiechu, ale również te, które chcą doprowadzić do szybszego wygojenia się ranek na dziąsłach, tak? Czy po różnych operacjach, tak? Po wyrwaniu, usunięciu zęba, na przykład szyciu i tak dalej. Wiadomo, że pielęgnacja musi być wybitnie łagodna, niepodrażniająca, więc ta miękka szczoteczka zrobi swoją robotę, a dodatkowo zobaczcie, czarną pastę nakładając na czarne włókna, tutaj nie ma mowy o jakimś takim odbarwieniu, tak? Także to tak. No i jeszcze płyn do płukania jamy ustnej, to jest akurat produkt, który ja jeszcze tutaj tylko przewinę na slajd, jakbyście sobie chcieli zrobić zdjęcie. Ten skład właściwie nie różni się od tego, który był w poprzedniej odsłonie tej pasty.
To, co ewidentnie zmieniło się, to na pewno szata graficzna. I płyn, o którym powinniśmy mówić, ponieważ ja go nawet mam tutaj przy sobie, produkt, który no, jedząc, oczywiście spożywając posiłki, w przestrzeniach międzyzębowych odkładają się miniaturowe resztki, tak, które gdzieś tam niewypłukane, nieusunięte, no, powodują, że psują się i pojawia się próchnica. Płyn jest świetnym takim produktem higienicznym na co dzień, który gdzieś tam zawsze możemy mieć przy sobie i jeśli możemy w danym momencie umyć, oczyścić zębów po posiłku, zawsze możemy wypłukać, przy okazji usunąć resztki, oczyścić dobrze przestrzeń i międzyzębową całą jamę ustną. Ale co jest istotne, i tutaj taka historia moja osobista, ale również kogoś z mojej rodziny, gdzie w moim przypadku po usunięciu korzenia, no wiadomo, że pojawia się rana, która no, przez jakiś czas boli, tak? I powiem wam, że jak przyszłam na kontrolę do dentysty, miałam się pojawić dosłownie po kilku dniach, żeby zobaczyć tylko, czy wszystko jest w porządku. Dentysta nie mógł się nadziwić, jak szybko zagoiło się to dziąsło, niebywale szybko, a właśnie było to sprawą tego, że płukałam dziąsła właśnie tym płynem naszym z serii Dr. Taiga. Podobna sytuacja była u osoby, której poleciłam, osoby w mojej rodzinie, która z kolei była po dłutowaniu i po takiej bardzo skomplikowanej operacji chirurgicznej szczęki i również przed założeniem protezki, która no może być dopiero założona na wygojone się dziąsła, bardzo przyspieszyła proces założenia tej protezy, dlatego że szybko się te rany wygoiły, więc to nie tylko odświeżenie oddechu, to nie tylko oczyszczenie jamy ustnej, ale również produkt, który łagodzi i przyspiesza gojenie się ran po operacjach czy po różnych zabiegach dentystycznych. Polecajmy ten produkt i cieszmy się, że mamy go w swojej ofercie. Jak również tutaj też już producent pisze, bez alkoholu, bez chlorohekcydyny, bez parabenów, bez SLS-ów, czyli bez tych dyskusyjnych składników. A przejdźmy teraz, Ela dzieli się z nami, że bardzo go lubi. Przejdźmy jeszcze tylko, co jest tajemnicą tego produktu. Tutaj mamy wyciąg z wiciokrzewu i właśnie on odpowiada za szybsze gojenie się dziąseł tych krwawiących oraz przywraca naturalną florę bakteryjną. Wyciąg z wierzbówki hamuje namnażanie się bakterii i likwiduje te stany zapalne. I olejek z orzecha cedrowego, czyli znowu mamy ten unikatowy olejek o tym działaniu bardzo takim prozdrowotnym i antybakteryjnym oraz odświeżający mentol, który dodatkowo chłodzi i również wykazuje delikatne takie działanie przeciwbólowe, ponieważ mentol ma tą właściwość, że stymuluje receptory zimna. No i mamy herbatkę, tak? Herbatkę spośród dwóch tej linii. Pierwsza dociera do nas, ona już jest również pakowana i myślę, że w przyszłym tygodniu będziemy mogli ją kosztować. Kolejna herbatka z różeńcem górskim. I cóż to ten różeniec? My już o nim ostatnio dosyć sporo opowiadamy. Ta niezwykła roślina, na temat której w Altaju krąży wiele legend, między innymi jedna z takich legend, gdzie w
tereny górskie porastało wiele, wiele roślin, ale przez zmiany temperatur w tych miejscach, szczególnie wysokich partiach gór, wiele poprzenosiło się w inne miejsca i została jedna z nielicznych właśnie różeniec górski, która potrafiła te wszystkie trudne warunki wytrzymać, przez co jest taką rośliną, która podwyższa odporność, ponieważ ona jest odporna na wysokie, niskie temperatury, głównie o te niskie tutaj teraz chodzi, ale jednocześnie ekstrakt z tej rośliny bardzo dobrze wpływa na nasz organizm, na podwyższenie naszej odporności, na wzmocnienie naszego układu odpornościowego, również wspomaga nasz organizm podczas długotrwałego wysiłku. Jesteśmy w miejscu, gdzie, nie wiem, trenujemy, tak, bądź wybieramy się w jakąś długą wyprawę, wycieczkę, nawet górską, tak, gdzie towarzyszy nam wysiłek, może związany ze wspinaczką, gdzie wykonujemy długotrwałą pracę, tak, też obciążającą nasz organizm. Ta herbatka doda nam witalności, doda nam energii, nastroi nas na taki dzień, wzmocni przed takim wysiłkiem, dodatkowo wzmocni i podwyższy naszą koncentrację. Jeżeli mamy przed sobą jakiś wysiłek umysłowy, bo to nie tylko o wysiłek fizyczny chodzi, ale również o wysiłek umysłowy, wydajność stymuluje aktywność naszą umysłową oraz wzmacnia aktywność fizyczną, czyli wzmacnia nasze mięśnie. Osoby cierpiące na taki stan depresyjny, taki stan chronicznego zmęczenia, tak, to może związane być z różnymi przyczynami, na przykład przemęczenie w pracy, stres towarzyszący, czy choroba. Wszystko to, co sprawia, że ten organizm jest wycieńczony, taki, no, w takim stanie takiego duchowego przemęczenia. Tu również polecana jest ta herbatka na poprawienie tego samopoczucia, na lepszą tę kondycję umysłową, psychiczną. Osoby, które bywają drażliwe, tak, w związku z tym stresem, w związku z różnymi hormonalnymi huśtawkami, jak wiemy, one też mogą powodować drażliwość, różne takie nastroje emocjonalne. Tutaj też ta herbatka jak najbardziej jest wskazana. Czy jest dla nastolatków i dla dzieci? Ja już sobie zapytam, wiesz, zapytała Ela. Elu, zawsze kiedy pytanie dotyka kobiet w ciąży lub dzieci, ja wolę jeszcze upewnić się i dopytać, ale obiecuję, że odpowiem Ci na to pytanie i nie zostaniesz bez odpowiedzi. Nie chcę dzisiaj strzelać, czy jest wskazana dla dzieci. Pewnie na opakowaniu będzie to pisało, natomiast to ten produkt dopiero do nas przybywa. Ja sobie otworzę w katalogu. Zazwyczaj herbatki są przeznaczane na spożycie jeden raz dziennie, tak? Dana herbatka jeden raz dziennie. Ale tutaj też sprawdzę, jeszcze nie mam tego opisu tutaj odnośnie stosowania, ale również zapytamy, ile razy, Sylwio, możemy dziennie taką herbatkę wypijać. Ona tutaj jest zarekomendowana, że to jest dobry początek dnia, więc też sugerują, że dobrze z samego rana wypić sobie tą herbatkę, tak? Ale oczywiście dopytam, czy jeżeli zamierzamy pić ją kilka razy dziennie, czy sobie nie zaszkodzimy. Słuchajcie, ta herbatka również wpłynie na polepszenie naszego snu, dlatego że ona wpływa na relaks naszego organizmu. Czujemy się po niej z jednej strony energetycznie silniejsi, tak? Jesteśmy w stanie więcej wytrzymać wysiłkowo, czy też umysłowo, wysiłku umysłowego, a z drugiej strony działa uspokajająco, odprężająco w momencie, kiedy jesteśmy drażliwi. A więc no jednocześnie domyślamy się, że również uspokoi nas i łatwiej zapadamy w sen. Aczkolwiek nie jest to herbatka nasenna, nie jest to herbatka, która, po której
która ma spowodować, że zlikwidujemy bezsenność. Ona nas po prostu ma odprężyć, uspokoić. Dla sportowców wręcz nazwana jest środkiem adaptogennym, tak? Czyli tutaj sugeruje, że jeżeli mamy wśród naszych znajomych intensywnie ćwiczących, biegających czy no, uprawiających takie wysiłkowe sporty, bardzo dobrym prezentem czy taką rekomendacją będzie polecenie tej właśnie oto herbatki. Więcej oczywiście na pewno dowiemy się, kiedy zostanie ten produkt już nam opisany i jeżeli chcemy na tą chwilę, takie wiadomości podstawowe znajdują się na 151 stronie naszego katalogu i jest to herbatka z różeńcem górskim, inaczej zwana złotym korzeniem. I ten różeniec, ten korzeń, tak, zwany jest inaczej syberyjskim żeńszeniem. Bardzo często taką nazwę możecie spotkać. Oczywiście w parze będzie druga herbatka tutaj z grzybem brzozowym, czarna również herbatka liściasta z czagą, która ma również działanie wzmacniającą i optymalizuje pracę układu pokarmowego. Nie wiem, kiedy ta druga herbatka do nas dotrze, na razie zaproponowano i w formularzu, w którym ja mogę zamówić, znalazła się ta pierwsza i dlatego o niej chciałam dzisiaj tak trochę szerzej wspomnieć. No tyle, cieszmy się, w środku znajduje się 20 saszetek po 2 gramy, czyli czarne liście herbaty zawarte w saszetkach, bo też padło pytanie chyba po jednym z ostatnich spotkań, czy skoro to jest herbata liściasta, czy ona będzie po prostu sypka. Nie, ona tak jak widzę też znajduje się w saszetkach. I idziemy dalej. Teraz już tylko kilka wspomnień. Pamiętajmy o tym, że mamy produkty, które ułatwią nam przetrwanie w trakcie chociażby takich upalnych dni, kiedy dużo chodzimy, dużo stoimy, wykonujemy stojącą pracę, na przykład nasze kosmetyczki, nasi fryzjerzy, ale to nie tylko. Czasami obciążenie, no tak to się składa, że obciążenie naszych kończyn bardzo często powoduje zmiany żylne, powoduje pękającą siateczkę naczyń, tak, nieszczelność tych naczyń i no, taki nieprzyjemny, ciągnący ból, kiedy nie marzymy o niczym innym jak to, kiedy przyjdziemy do domu zanurzyć je w chłodnej wodzie, w soli, a następnie położenie się i postawienie tych nóg, oparcie gdzieś wyżej, żeby krew swobodnie odpłynęła. I tak, Joasia tutaj mówi, emulsja bardzo szybko daje ukojenie i zaledwie niewiele kropel tego kolejnego syberyjskiego produktu, który dzięki kasztanowcowi, wyciągu z kasztanowca powoduje taki swobodny przepływ, tak, i przepływ w limfie. Przejdę na tutaj. I kiedy wskazana jest, no przy pracy na stojąco, przy zmianach, które są bardzo często spowodowane niekoniecznie tym, że wykonujemy stojącą pracę, ale mamy to w genach podarowane, nasi przodkowie, mama, babcia, tak, cierpiały na żylaki i gdzieś one dotykają również nas. W przypadku zaburzeń układu hormonalnego też pojawiają się zmiany żylne. Stres i zaburzenia nerwowe, czy w przypadku różnych szkodliwych nawyków. Wszystko to powoduje obniżenie tonusu, między innymi naczyń krwionośnych, a to powoduje dyskomfort, ciągnięcie i zakłócenie tego swobodnego przepływu, zwiększenie ciśnienia w żyłach, co oczywiście wynikiem są żylaki i takie bolesne stany. Stąd też ulga w postaci takiego chłodzącego wyciągu, tak, tej naszej emulsji,
która, tak jak mówiłam, nie, kilka kropel już wystarczy, aby tą ulgę poczuć. Tu przy zmianach żylnych bardzo często pojawiają się obżywienia, tak? Pojawia się ciężkość w nogach. Szczególnie odczuwają to osoby, które cierpią na nadwagę, które na przykład albo kobiety w ciąży, tak? I wiemy, że te nasze dwie nogi muszą cały nasz ciężar ciała utrzymać. I tutaj świetnie się rozprowadza, jest produktem bardzo wydajnym. Rzeczywiście tak, tak to jest. I no zobaczcie, kolejny tutaj bogaty skład, między innymi właśnie kasztanowiec, ale znowu kora wierzby białej, likwidująca zmęczenie, poprawiający krążenie krwi i zmniejszenie brzęków, wyciąg z głogu, dodatkowo błoto aluwialne, tak, które przywraca skórze sprężystość, terpentyna poprawia krążenie krwi w tkankach, wspomaga procesy wymiany w komórkach. Także produkt i co możemy jeszcze podpowiedzieć, doskonale partneruje z drugim produktem, który jest w zasadzie z nami od samego początku, jak ja poznałam Tiandę. Produkt jeden z pierwszych w naszej ofercie, a mianowicie Slavition. I emulsja pomaga zlikwidować ten wierzchołek problemu, natomiast ziołowy żel zwiększa rezultaty i ma to działanie takie profilaktyczne. Także te dwa produkty bezwzględnie i obydwa pochodzące z Altaju, tak, tutaj dr Taiga oraz nasz Altai Secret, to produkty, które szczególnie teraz latem, upały, tak, kiedy ta woda lubi trzymać się w organizmie, kiedy nogi bardzo często bywają obrzmiałe, kiedy na przykład podróżujemy i w trakcie dalszych, dalekich podróży siedzimy w jednej pozycji i te nogi bywają opuchnięte, albo jeśli lubimy chodzić na wysokich obcasach, podobnie, tak? Wspaniałe rozwiązania dla naszego organizmu. No i produkt, o którym mało ostatnio mówimy, a jednak powinniśmy przypominać, że mamy taki cud, mianowicie produkt, którego takim bazowym składnikiem jest propolis. I ja sobie tu gdzieś napisałam o propolisie, jakie cenności sobie zawiera, natomiast posiada 16 klas substancji organicznych, posiada żywice, olejki, alkohole, białko, woski, witaminy i jest taką wyjątkową substancją produkowaną przez pszczoły, zwaną inaczej kitem pszczelim, które pszczoły produkują po to, aby dezynfekować komórki plastra oraz utrzymać sterylność w ulu. Czyli domyślamy się, że propolis również odpowiada za utrzymanie czystości, higieny, świeżego oddechu, ale również powoduje zabicie tych niedobrych bakterii chorobotwórczych, a więc w przypadku anginy, w przypadku zapalenia gardła, w przypadku zapalenia w jamie ustnej, fantastyczny środek do dezynfekcji i do tego działania antybakteryjnego. Nie zmienia, propolis nie zmienia swoich właściwości nawet przy zwiększeniu temperatur, tak? Czyli wysoka temperatura nie wpływa na zmniejszenie właściwości propolisu. Fantastyczny antyseptyk, naturalny antybiotyk, można powiedzieć. To jest ta cenność, którą mamy zawsze pod ręką, kiedy chcemy, tak jak powiedziałam, zarówno odświeżyć oddech, osoby, które czują, że muszą udać się na leczenie zęba, gdzie czują, że ten oddech tutaj, tu oczywiście jako odświeżacz, tak, ale również w przypadku, kiedy ten oddech jest spowodowany na przykład infekcją w gardle, tak, ropną czy jakimś stanem zapalnym, nie tylko łagodzi ten stan, działa antybakteryjnie, ale również czujemy taki świeży
świeży oddech. Szczodrak o działaniu takim tonizującym i wzmacniającym, to jest drugi ze składników. Ja nie wiem, czy one on tutaj mamy na tym slajdzie wystawione. No i już wspomniana wcześniej bergenia, kolejna roślina syberyjska, wspomaga gojenie się ran, a więc znowu przy wszelkiego rodzaju stanach zapalnych, czy pooperacyjnych, czy pozabiegowych w jamie ustnych, również produkt, który śmiało możemy polecić. No i właśnie chciałam zatrzymać się, zanim przejdę do tego slajdu, bo chciałam Was jeszcze troszeczkę tutaj podpytać, jakie jeszcze znacie produkty z serii Dr. Taiga, czy jeszcze jakieś Was zachwycają, czy któryś jeszcze na myśl Wam przychodzi, który znacie, lubicie i śmiało możecie polecić. No, przerzuciłam slajd, a więc wiem, tak, oczywiście Grażynko, jest jeszcze żel pod prysznic, a widzisz, nie ujęłam go w dzisiejszej prezentacji, ale tak, jest to również cudowny, wspaniały produkt, pełny i wysycony roślinami syberyjskimi, bardzo łagodny. Osoby o wszelkiego rodzaju alergiach i jakichś takich podrażnieniach skórnych bardzo sobie go chwalą. I ma taki bardzo delikatny, taki no nienarzucający zapach. Używam i są dobre, pisze Monika, szyfd do ust, stosuje Janka. No i jeszcze mamy oczywiście kremy do rąk, tutaj wspomniane. I jeden o takim bardzo mocno nawilżającym działaniu, przywraca tonus skóry, likwiduje zmęczenie i dyskomfort przy intensywnym wysiłku fizycznym. Bardzo często do tych rąk używamy do wszelkich prac, bardzo często otrzymamy je w gumowych rękawicach, kiedy na przykład sprzątamy, tak, czy kiedy na przykład plewimy i dłuższy czas ta skóra, można powiedzieć, nie oddycha. Tu wspaniałe nawilżenie i ulgę przynosi głęboko nawilżający i zmiękczający krem z serii doktora Taigi. Ale również bogaty w cały kompleks roślin Taigi, takie jak jodła, pączki brzozy, dziurawiec, tak, pestki rokitnika, a dodatkowo pantenol, alantonina, zawsze działająco, uspokajająco, zmiękczająco oraz regenerująco, olejek miętowy, który daje znowu ten takie uczucie chłodzenia, takiej ulgi, oraz witamina młodości, czyli witamina E. No i szybka regeneracja w postaci drugiego kremu intensywnie zmiękcza nawet bardzo suchą, zniszczoną, przesuszoną, pękającą skórę, nawilżenie, odżywienie i zmniejszenie tego uczucia łuszczenia się skóry. Olejek z amarantusa, który już znamy w naszym suplemencie diety, olejek młodości, i zmniejsza to uczucie łuszczenia się i podrażnień, oraz kompleks roślin Taigi dostosowany do tego działania regeneracyjnego. Także dzisiejszym moim takim przekazem i moim zamierzeniem było już dzisiaj ucieszyć Was, tak jak ja wczoraj ucieszyłam się na przyjście kolejnych dwóch wspaniałych produktów, a przy okazji przypomnieć, że przecież z tej serii mamy wiele innych, wiele takich, które już skradły serca wielu, i pamiętajmy, że niewiele osób może poszczycić się tym, że ma dostęp do takich wspaniałych roślin i o tak niewiarygodnie mocnym, silnym działaniu profilaktycznym oraz poprawiającym kondycję naszą zdrowotną.